Dzień dobry, dzień dobry. Czemu nikogo tutaj nie ma? Przecież jest niedziela, dzień Boży, ludzie zawsze tutaj wychodzą z dziećmi, z rodziną, żeby spędzać czas, a dzisiaj tu nikogo nie ma. Tak się składa, że wiem. Odbyła się teraz premiera programu Wesoła Lwowska Fala, na który sam zaraz się udaje. Naprawdę? Zaraz udam się do domu i sprawdzę, co to ta Lwowska Fala. Do widzenia. Do widzenia. Wesoła Lwowska Fala była programem komediowym emitowany na falach Polskiego Radia Lwów. Audycję tą słuchało około 6 milionów słuchaczy. Autorem większości tekstów i pomysłodawcą był Wiktor Budziński. Co ciekawe, już w 1935 roku odbyła się setna audycja tego radia.